Witam Państwa po długiej przerwie. Nasze spotkanie było zapowiadane przed tak zwaną pandemią, czyli dawno temu. No i cieszę się, że możemy kontynuować temat rozpoczęty już wtedy, czyli drugą część zagadnienia dotyczącego pamięci społecznej, czy popularnie nazywanej pamięcią historyczną. Dziś będziemy mówić o takim elemencie tworzenia czy kreowania tej pamięci w specyficzny sposób, mianowicie poprzez tak zwaną pedagogikę wstydu. Temat nasz brzmi następująco. Czy pedagogika wstydu jest formą oduczania od polskości, czy też jest to racjonalny sposób dyskusji czy rozmawiania o historii? Nasz skład dzisiaj jest zawężony z różnych względów chorobowych i innych różnych wypadków losowych. Witam bardzo serdecznie Witolda Gadowskiego, niezastąpionego. Ja się nazywam Barbara Stanisławczyk i będę, no już nie powiem prowadzić tę dyskusję czy prowadzić panel, ale będziemy z Witoldem rozmawiać na ten no chyba trudny temat. Może zacznę od tego, że chociaż pedagogika wstydu, mam nadzieję, że będziemy dalej o tym mówić, ma starą tradycję, to skupmy się na okresie na początku od lat 80. Wtedy pojawił się w czasie, kiedy Polacy szykowali się do obalenia komunizmu, kiedy zaczynały czy panowały już takie nastroje wzniosłości, kiedy odtwarzana była taki republikańska atmosfera ze wszystkimi tego elementami, pojawił się esej Jana Józefa Lipskiego pod tytułem Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, czyli o polskiej megalomanii. Ten esej, ten tekst jest formą, tak to ja odbieram, zaraz zapytam Witolda, co o tym myśli, jest formą, czy był formą naszkicowania programu, który wyznaczył właśnie coś, co określamy pedagogiką wstydu. Mianowicie Jan Józef Lipski mówił o megalomanii narodowej grożącej różnymi negatywnymi skutkami w postaci negatywnego stosunku do innych. Mówił o ksenofobii, mówił o antysemityzmie, mówił o rozrachunkach polskich, w których to rozrachunkach trzeba uwzględnić nasze winy w stosunku do wszystkich tak naprawdę, w stosunku do Niemców, w stosunku do Ukraińców, w stosunku do Czechów, w stosunku do Żydów i tak dalej, i tak dalej. Witoldzie, czemu to wtedy miało służyć? Ja na początek powiem, że czuję się lekko stremowany w tej roli, bo zwykle w tej sali występowałem w zupełnie innej, łatwiejszej roli, kiedy mogłem zadawać pytania naszym gościom, a tym razem muszę przesiąść na drugą stronę i to komentować. Otóż powiem tak, do Jana Józefa Lipskiego mam stosunek mimo wszystko ciepły, ponieważ jakkolwiek no nie zgadzam się z jego poglądami, to jako postać wydawał mi się człowiekiem czystym. Kiedyś robiłem wywiad z jego synem i to był długi wywiad, dużo anegdot i opowieści z życia ojca i to tylko podbudowało ten wizerunek. A to a propos postaci. Natomiast gdy pytasz o pedagogikę wstydu, to ja natychmiast zastanawiam się nad wstydem dla pedagogiki, bo taka pedagogika jest propagandą. To nie jest pedagogika. Pedagogika, nie chcę się tu mądrzyć, ale jawi mi się jako coś, co przygotowuje do odbierania świata, co otwiera na świat, nadaje pewne kategorie, dzięki którym możemy oceniać, spostrzegać, zauważać. W momencie, kiedy mówimy o pedagogice wstydu, to mówimy o takim intencjonalnym zawężaniu tego pola widzenia, a więc właściwie jest to wstyd dla pedagogiki, ale jak się tak zacząłem zastanawiać nad pedagogiką w ogóle, to przecież ojcem, przynajmniej dziś uważanym
za ojca pedagogiki w ogóle jest Jean-Jacques Rousseau. Człowiek, którego idee występują we wszystkich podręcznikach dla pedagogów i nauczycieli. Człowiek, który wszystkie swoje dzieci oddał do sierocińców, a pięknie pisał o wychowaniu. Więc to oczywiście niewiele wnosi do naszej dyskusji, ale musiałem to złośliwie zauważyć, żeby teraz zająć się samym pojęciem pedagogiki wstydu. Oczywiście pedagogika wstydu służy konkretnym celom. Służy temu, aby ten, teraz użyję języka Adama Michnika, ciemny polski katolicki lud nie wyzwolił się na tyle, nie wyemancypował, żeby pewnego dnia obrazoburczo nie uznał, że elita, którą odziedziczył po PRL-u, nie jest elitą mu właściwą. I skoro nie jest elitą mu właściwą, no to postanowi ją zmienić. I to jest czarny sen Adama Michnika i całego środowiska, które uważało, że naród polski trzeba batorzyć, chłostać i wychowywać ku europejskim ideałom. I teraz brzmi to pięknie w momencie, gdy to się mówi na wiecach i stadionach, ale w momencie, kiedy pada pytanie, a cóż to są te europejskie ideały, zaczyna się problem definicyjny, problem uzgadniania pojęć, krótko mówiąc, wieża Babel. I elementem takiej współczesnej wieży Babel jest moim zdaniem pedagogika wstydu, w której trzecia RP ćwiczyła nas i właściwie ćwiczy do dziś i batorzy. Stąd biorą się przeróżne kompleksy tej warstwy, nie chcę użyć jakiegoś słowa pejoratywnego, inteligenckiej, która bardzo chciałaby być Europejczykami, a nie bardzo chce być Polakami. I na pytanie, jak to można pogodzić, odpowiada, bo Polacy nie bardzo pasują do Europy. Dlaczego Polacy nie pasują do Europy? Bo to jest ciekawe pytanie. No Polacy nie pasują do Europy, bo a, mają w sobie tego ducha, ja mówię o tych Polakach świadomych, ducha insurekcyjno-romantycznego, mają w sobie zakorzenioną tradycję religijną i szacunek dla wartości religijnych, nawet jeżeli sami nie wyznają religii katolickiej i mają jednocześnie taki gen oporu, który sprawia, że bardzo trudno jest zrobić z Polaka zwierzę stadne. Bardzo trudno sterować Polakami, co oczywiście oznacza także, że trudno nimi rządzić w ogóle. Ma to swoje dobre i złe strony. I tak bym zaczął. Ale dokonało się już przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dawno temu. Fakt, że byliśmy Europejczykami od momentu przyjęcia chrztu przez Polskę, więc teraz już ten fakt przystąpienia do Unii Europejskiej w takim kształcie i wymiarze, w jakim ona jest. A tak jak powiedziałeś, pedagogika wstydu trwa w najlepsze. Co więcej, dostrzegam pewną radykalizację dyskursu, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym poruszyć taki temat, który wydaje mi się, taki aspekt tego zagadnienia, który wydaje mi się ważny o tyle, o ile jest groźny. A może nie mam racji, zaraz się do tego ustosunkujesz. Mianowicie bardzo ostra polaryzacja dyskursu historycznego. Bo z jednej strony mamy tę właśnie pedagogikę wstydu, czyli ośmieszanie, czyli wychowywanie do poczucia winy, czyli unieważnianie wartości, w których, tradycyjne wartości, w których Polacy byli wychowywani, z których wyrastali. A z drugiej strony mamy coś, co nazwałabym hura patriotyzmem, jakąś egzaltacją i w tych dwóch sporach pomiędzy tymi dwoma biegunami zatraca się coś, co jest prawdą. Czy zgadzasz się z tym, czy nie? I czy to jest słuszne? I czy to jest dobre? Czemu to służy? Ja intuicyjnie podzielam twój pogląd i wyostrzyłbym go nawet, mówiąc, że miotamy się pomiędzy kompradorstwem a cepelią. Z jednej strony mamy kompradorów, czyli wracając do tego portugalskiego znaczenia tego słowa, ułatwiaczy imperium, którzy za imperium ułatwiają różne sprawy w terenie tubylczym.
A z drugiej strony mamy tą patriotyczną cepelię, która ani nie jest napełniona jakimś pierwiastkiem intelektualnym, staje się takim rytuałem coraz bardziej pustym. Bardzo wielu kręgom wydaje się, że samo deklamowanie Bóg, honor, ojczyzna, cześć i chwała bohaterom załatwia sprawę. I dla badań historycznych jest to niezwykle niebezpieczne, bo i z jednej i z drugiej strony hamuje te badania. Jeżeli ktoś ogłasza zgodnie z prawdą historyczną wyniki, które nie są po myśli jednych czy drugich, natychmiast wpada w ogień krytyki i tylko od siły jego charakteru zależy, czy nadal będzie kontynuował swoje badania. Tym sposobem my, publiczność, mamy nikły dostęp do prawdy historycznej, która jest taka jak prawda o każdym narodzie, trochę dobra, trochę zła, dużo dobrych momentów i czasami te momenty, o których wolelibyśmy nie pamiętać. Ale przecież bycie świadomym Polakiem to świadomość i brasków, i cieniu, i cieni tego stanu. A więc wydaje mi się, że ten spór, który dzisiaj się toczy, to jest spór polityczny, ale także spór propagandowy i mentalny, straszliwie zubaża naszą rzeczywistość, prowadzi do zaniku dyskusji i do okładania się maczugami. Z dwóch stron mamy grupy, które kibicowskie, które okładają się maczugami. Dziś uczestnictwo w życiu politycznym stało się kibicowaniem ze wszelkimi wadami tej postawy, a przede wszystkim z zamykaniem oczu na fakty i na racjonalny dyskurs. Dziś bardzo trudno jest nam usiąść do stołu i rozmawiać o faktach oczywistych, ponieważ natychmiast padają takie wyświechtane formuły, takie banały wyćwiczone przez public relations, które zastępują jakąkolwiek rozmowę. Mamy cały zestaw takich banałów, pusto brzmiących formułek po tej stronie cepeliowej i mamy oczywiście ogromny zestaw wypracowany pracowicie przez gazetę z ulicy Czerskiej, takich bałmotów, chociaż to jest zawyżenie, to słowo już jest zawyżeniem jakby oceny intelektualnej tych pseudomyśli. Cały zestaw tych bałmotów, którymi od 30 lat operuje tamten obóz. I teraz my, chcąc jakby być świadomymi Polakami, uczuciowo bardziej nakłaniamy się do tej strony cepeliowskiej, ale w pewnym momencie czujemy poczucie takiego zubożenia, poczucie zamykania ust. Nie możemy otworzyć ust, nie możemy podjąć dyskusji na żaden temat, ponieważ to szkodzi. Panuje taki mit, że to podejmowanie pewnych trudnych kwestii z naszej historii, z naszej mentalności, z naszego obrazu życia społecznego jest zdradą niemalże. Jeżeli, przykład najprostszy, zaczyna się dyskusja o ochronie zwierząt futerkowych, rzecz z natury neutralna światopoglądowo i politycznie. Ona nabiera wagi zasadniczego sporu politycznego. Bo gdybym powiedział filozoficznego, to bym mówił o swoich marzeniach. Niestety, sporu politycznego i propagandowego. I w pewnym momencie, jak ktoś, tak jak ja na przykład, mówi, panie Jarosławie Kaczyński, nie od tej strony należy zaczynać reformowanie kraju, nie przez podrzucanie tego typu rozgrzewających emocje, a niewiele wyjaśniających haseł, no to jestem zdrajcą dla tej strony cepeliowskiej. Świadomie nie mówię patriotycznej czy niepodległościowej, bo wtedy wpadlibyśmy w pewien galimatias pojęciowy. Ale ta strona cepeliowa natychmiast wyostrza słuch i jest gotowa rozpocząć polowanie na kogoś, komu nie podoba się złota myśl Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej strony każdy, kto by powiedział, w 500+, w postępowaniu Kaczyńskiego odnośnie reformowania pewnych fragmentów naszej państwowości istnieje racjonalna myśl, co więcej, można zanotować sukcesy, przez tamtą stronę kompradorską zostanie natychmiast skasowany jako zdrajca, a w najlżejszym przypadku człowiek, któremu się pomieszały zmysły.
ten sposób mamy dwa obozy, które się wzajemnie ostrzeliwują, a gdzieś środkiem przemykają ci, którzy jeszcze chcą mówić o faktach i dyskutować o tym, co ma istotne znaczenie. Ale nie bardzo mają gdzie o tym dyskutować. No może w internecie. No mam nadzieję, że na tych spotkaniach naszych tutaj. Bo to, co powiedziałeś, że jest się wtedy zdrajcą, to i obydwie strony spolaryzowane postrzegają ludzi, którzy myślą no, w sposób bardziej złożony czy zniuansowany, jako właśnie o zdrajcach, których się no, spycha na margines dyskusji. No jeszcze pojawiła się trzecia strona, na razie niezbyt wyraźna jeszcze, ale istniejąca, to są ci najprawdziwsi prawicowcy. Czyli mówię w tym wypadku o zwolennikach Konfederacji. Oni uważają, że podkreślanie osiągnięć rządu jest zdradą, zdradą dla ducha patriotycznego i prawicowego. I rozpoczynają spór jeszcze od trzeciej strony, co wprowadza już ogromne pomieszanie pojęć galimatias, dlatego że każdy ich slogan należałoby zacząć racjonalnie rozbierać, o nim dyskutować, a na to nie ma ani czasu, ani możliwości, ani mediów, przez które można by tego typu dyskusje prowadzić, chociażby po to, żeby obywatele bardziej nastrojeni intelektualnie poczuli się ukontentowani. Ja podejrzewam, że gdybym Państwa zapytał, czy jesteście ukontentowani tym, co dostajecie z popularnych mediów, to prawdopodobnie większość z Państwa powiedziała nie i wyłączam się z tego. Nie odbieram tego. Obraża to moją inteligencję. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Więc jak spojrzymy na media, czyli na telewizję publiczną i TVN, jako znowu dwie strony sporu, to mamy podobne odczucie, że czegoś nam zaczyna brakować. Ktoś zaczyna za nas operować pojęciami, które stały się dla nas drogie, a teraz stały się wyprane z treści praktycznych. Bo trzeba chyba odróżnić interes państwa od interes partii, nawet tej, która bardzo dobrze służy krajowi lub w pewnym momencie bardzo dobrze służy lub może zawsze służy, no to jakby różne sytuacje są w różnych momentach dziejów. I teraz obywatel czy patriota czy członek narodu, który kieruje się czy myśli o dobru wspólnym, o dobru państwa i o dobru tegoż narodu, na pewnym etapie, żeby osiągnąć te zamierzone cele, musi współpracować z daną partią. Ale czasami te interesy w pewnym momencie się rozchodzą. Natomiast możliwość uwolnienia się czy opowiedzenia się gdzieś po środku jest niemożliwa. Chyba w tej chwili też jesteśmy w takim etapie, kiedy upartyjnienie dyskursu politycznego jest ekstremalne. Że wszystko, nawet przeczytałam taką rozmowę, do której później nawiążę przy okazji omawiania relacji, znaczy tak zwanego polskiego antysemityzmu. Nawiążę do tego wywiadu później, ale teraz wspomnę, że właśnie w tym kontekście również jest zarzut pod adresem partii. To znaczy pretensje zgłaszane do społeczeństwa są jednocześnie pretensjami zgłaszanymi do partii. I z kolei w drugą stronę. Wszystkie racje są utożsamiane z racjami danej partii. A jeśli nie, nie mają racji bytu w dyskursie publicznym. Czy takie upartyjnienie nie jest groźne dla racji stanu, dla Polski, dla kraju naszego? Pytanie jest z gatunku pytań zawierających w sobie odpowiedź. No jest, po prostu jest. Niestety dziś, przyglądając się i występom medialnym, publicznym, przeróżnych postaci publicznych, przychodzi mi na myśl taki stary transparent z czasów, gdy Gierkowszczyzna jeszcze była całkowicie krzepka, program partii programem narodu. To znaczy, to, co jest dobre dla partii, jest dobre dla narodu i basta. Wszystko, co wykracza poza aktualną linię partii, a ta linia może być przecież falista, łamana, zmieniająca kierunki, to wszystko to, co na danym etapie wykracza poza tak zwaną narrację, jak się to teraz modnie mówi, partyjną, jest zwalczane, jest niebezpieczne. A więc
To, że partie i politycy zmajoryzowali dziś dyskusję o etyce, dyskusję o kształcie państwa, o kształcie niepodległości, o polskich marzeniach dotyczących suwerennego państwa, uważam za niezwykle niebezpieczne i uważam za zjawisko, które się na nas bardzo niekorzystnie odbije w najbliższym czasie. Na nas, jako na społeczeństwie. Proszę zauważyć, że dziś polityką stało się wszystko. To, że państwo zakładacie maseczki, to właściwie też jest gest polityczny przede wszystkim. Bo już się utworzył ruch, który mówi nie zakładać maseczek. Maseczki nas zniewalają. I nic z tym nie ma wspólnego argumentacja medyczna, przeróżne dowody. Są ci, którzy wierzą i ci, którzy nie wierzą. I dziś dyskusja stała się dyskusją w obrębie kilku bombmotów, w obrębie kilku banalnych schematów i każdy, kto wykracza albo zadaje niebezpieczne pytania, jest naturalnym wrogiem wszystkich uczestników dyskusji. I to rodzi we mnie głęboką obawę, że wracamy do takiej mentalnej sytuacji z PRL-u, kiedy oczywiście już nie mamy jednej partii, tylko mamy co najmniej trzy, te główne i każda z nich stosuje taką totalitarną praktykę, że ociosujemy skrzydła. Ważne jest to, co jest w środku, ważne jest to, co płynie z przekazu dnia tworzonego przez propagandystów, a wszystko, co po bokach i na skrzydłach, tniemy. Tak działo się też i w partii komunistycznej, bo przecież tak z ruchu komunistycznego wyleciał Bilo Vangelis na przykład, który stworzył pojęcie czerwonej burżuazji. Odkrywcze jak na tamtą epokę i funkcjonującej, które powinno funkcjonować do dziś. Pojęcie czerwonej burżuazji, która na Zachodzie przybrała postać kawiorowej lewicy. To są wszystko pojęcia, pod którymi kryją się pewne bardzo konkretne zjawiska i treści. Tymczasem u nas dziś, gdybyśmy chcieli zdefiniować sytuację społeczną, gdybyśmy chcieli zdefiniować stan państwa, właściwie nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Z jakiego powodu? Ano z takiego, że nie wolno. Nie wolno. Jeżeli jesteś zwolennikiem dzisiejszej władzy, to ma ci się wszystko podobać. Program partii programem narodu. Jeżeli jesteś przeciwnikiem, ma ci się wszystko nie podobać. Czyli arebur, ale to samo. Gdzie tu jest miejsce na swobodną refleksję, swobodne myślenie? Gdzie tu jest miejsce na wolność myślącego człowieka? Takie upolitycznienie, to nawet niekoniecznie nie tylko w tym momencie, to są całe lata ten proces trwa. Taki duopol, który jest utożsamiany również z podziałem w dyskursie historycznym, zniechęca bardzo wiele ludzi, bardzo wielu myślących ludzi z ogromną wiedzą do uczestnictwa w takim dyskursie. To po pierwsze. A drugie, utrwala podziały społeczne. To znaczy upolitycznienie, upartyjnienie dyskursu, bo upolitycznienie to jeszcze w mniejszym stopniu. Bardziej groźne jest moim zdaniem upartyjnienie dyskursu historycznego, dlatego że cały czas podtrzymuje to okopy. Czyli właśnie niemożliwość wyjścia poza okop obozu konserwatywnego, ogólnie rzecz biorąc, nazywając, znaczy generalizując, czy obozu liberalnego, czy lewicowo-liberalnego. Nie ma możliwości działania takich niezależnych i zaistnienia niezależnych głosów. Chciałabym wrócić jeszcze do tematu związanego z tym bardzo, który dotyczy powstań polskich. To jest taki temat, który bardzo ożywia przy okazji rocznic i nieustająco podgrzewa dyskusję i dzieli opinię publiczną, ale właśnie dzieli ją generalnie w dyskursie publicznym w sposób taki biegunowy. Albo jestem za powstaniami i strona konserwatywna czy prawicowa mówi tak, powstania tak, bo Polak musi oddać, znaczy musi się polać polska krew, żebyśmy byli niepodległym państwem. Jest w tym na pewno dużo prawdy, ale też jest
Znaczy ta prawda jest o wiele bardziej skomplikowana, o czym zaraz mam nadzieję powiemy. Z drugiej strony jest hasło powstania to głupota, czy bohaterszczyzna, jak to kiedyś było nazywane. No i weźmy na przykład powstanie styczniowe. Takie głosy, które mówią, że, ale nawet i powstanie warszawskie również, takie głosy, które mówią, że to jest zniszczenie substancji narodowej, które mówią, że w ten sposób zostało umożliwione dokonanie podmiany elit. Bo tak po powstaniu styczniowym, jak i po powstaniu warszawskim, polskie elity zostały wytrzebione. I wtedy ci, którzy, znaczy te siły, które chciały tej podmiany, dokonały ją w sposób ułatwiony. Czy to jest, czy ja w tej chwili brzmię jako antypatriotka, którą się nie czuję, a wręcz się czuję patriotką? A więc to jest taka dyskusja, która mnie osobiście dosyć mierzi, powiem szczerze, dlatego że siedzę sobie dziś w wygodnym fotelu, jestem bogaty o wiedzę, która nastąpiła po powstaniu warszawskim, wiem o ruchach wojsk, wiem o, nawet o tym, co myśleli przywódcy i oceniam i mądrze się, co ja bym wówczas zrobił, ale ja nigdy nie mogę wejść w skórę młodego człowieka z 1944 roku, z 5 roku okupacji, będącego świadkiem bestialstw, buty, gwałcenia wszelkich norm, który już mentalnie pewnych rzeczy nie wytrzymuje i po prostu rwie się do karabinu, żeby zacząć wymierzać sprawiedliwość. I jak mnie teraz z tego wygodnego fotela oceniać tych ludzi, którzy wtedy podejmowali swoje prywatne, indywidualne decyzje i chcieli to zrobić. Więc ta dyskusja dziś ex post wydaje mi się taką dyskusją bardzo nieuczciwą wobec pokoleń powstańców styczniowych, powstańców warszawskich i wszystkich uczestników na przykład antykomunistycznego powstania po 1945 roku. Mhm. Więc od tego bym uciekał. No tak, ale o ile nie wolno nam, zgadzam się, czy nawet jeżeli nam by było wolno, dalibyśmy sobie to przyzwolenie, to nie dyskutujemy o heroizmie, o braku, nie mówimy o braku szacunku dla tych, którzy oddali swoje życie. Tutaj absolutnie myślę, każdy rozsądny człowiek i każdy Polak chyli czoło i oddaje wielki honor tym ludziom. I to jest poza dyskusją i poza kwestią. Natomiast chyba nie powinno i nie może być tak, że nie analizujemy i nie oceniamy tych, którzy te decyzje podejmują. I to są dwa obszary w ogóle różne, niby tego samego zagadnienia. Nie mówię w tej chwili o warszawiakach, którzy zginęli i którzy czuli swoją powinność i chęć, i żeby pójść na barykady. O nich nie mówię. Tylko mówię o tych, którzy decydowali. Ciągle mamy cenzurę wiedzy historycznej. Ciągle obóz piłsudczykowski będzie zamykał oczy na fakty, które niezbyt dobrze świadczą o Józefie Piłsudskim, a każdy człowiek w swojej biografii ma przecież przeróżne oblicza, a obóz dmowszczykowski albo jeszcze postkomunistyczny, czy obecnie michnikowski, będzie na to zupełnie inaczej patrzył. I ten problem braku wolności badań historycznych, braku wolności publicystyki jest coraz bardziej doskwierający. Dziś na przykład gubimy się w pojęciach politycznych. Mówimy prawica, lewica i potem zaczynamy się skrobać w głowę, jak bardzo prawicowym jest na przykład praktyka rozdawania 500+. Ja nie wchodzę w to, czy to jest dobre, czy złe, tylko jak bardzo to jest prawicowe. Jak bardzo to jest zgodne z kanonem tego, co myślimy o podręcznikowej prawicy. I stąd wydaje mi się, że brakuje nam narzędzi do opisu dzisiejszego sporu, takich adekwatnych narzędzi. Ja tak ad hoc i na własny użytek stworzyłem sobie pojęcia kosmopolitów i niepodległościowców. I wydaje mi się, że te pojęcia lepiej opisują istotę dzisiejszego sporu niż pojęcia lewica, prawica czy centrum, którego w ogóle nie ma. Czy chrześcijańska demokracja, która z niewiadomych powodów w Polsce nigdy nie powstała i pewnie nie powstanie.
w najbardziej katolickim kraju Europy, no nigdy nie powstała chrześcijańska demokracja, taka oczywiście, która by się liczyła. To jest też paradoks, dlatego że trwa od lat 80. do dziś zajadła walka między niepodległościowcami, którzy wierzą w to, że Polska może być w miarę suwerenna i samostanowiąca, i kosmopolitami, którzy z różnych powodów albo w to nie wierzą, albo dla własnych korzyści, interesów starają się działać w zupełnie przeciwnym kierunku. Służyć tym, którzy instatu nascendi mają więcej siły. W tym wypadku to są nasi sąsiedzi, bądź też nasz najnowszy sojusznik Stany Zjednoczone z przyległościami. I teraz ta postawa służalcza komplikuje trochę istotę opisu, dlatego że służalców mamy i po stronie niepodległościowej, i po stronie kosmopolitycznej. Może wśród kosmopolitów jest ich więcej, ale są też ideowi kosmopolici, którzy nie wierzą w ogóle w sens istnienia narodu polskiego, negują polskość, bo jest im to obce, bądź uważają to za artefakt historii. I ja potrafię zrozumieć taką postawę. Z drugiej strony mamy służalców w obozie niepodległościowym, którzy wolą biegać do ambasady amerykańskiej po wytyczne, niż samemu tworzyć fakty. To znowu jest bliźniacze odbicie PRL-u, kiedy zmienione zostały tylko ambasady. Wtedy biegano do ambasady rosyjskiej i kto tam się dobrze ułożył, to miał w strukturze PZPR-u dużo lepsze możliwości. Dziś biega się do ambasady amerykańskiej w tym samym celu. Ja tego nie oceniam w tym momencie, tylko opisuję pewną praktykę. I w tym obozie niepodległościowym istnieje jednak pewna grupa ludzi odważnych i śmiałych, którzy ciągle wierzą, że możemy budować samodzielnie niepodległe państwo, że możemy je ulepszać, możemy je oczyszczać z przeróżnych narosłych patologii. I teraz w tym pytaniu, które zadałaś, chciałbym w nie wsadzić sprytnie tą aparaturę pojęciową, czyli kompradorzy, kosmopolici i niepodległościowcy. To jest zgrubny opis, ale teraz jak zbliżymy szkiełko i zaczniemy analizować poszczególne grupy, no wtedy się nam to wszystko dużo bardziej skomplikuje i powstanie prawdziwy obraz polskiego życia publicznego i społecznego, który oczywiście wiele ma wspólnego z polityką, ale mam nadzieję, że jeszcze więcej z ideami i pewnymi konstruktami, które i powstają, i trwają. To doszliśmy do takiego momentu, że biorąc to wszystko pod uwagę, całą komplikację przekazu historycznego, kreowanie pamięci narodowej, podtrzymywania tejże pamięci, pielęgnowanie patriotyzmu, wychowywania młodych ludzi w duchu patriotycznym, trzeba stworzyć język przekazu. I jak to zrobić? Czy mamy pomysł na to, jak to zrobić, żeby nie był to język cepeli, żeby nie zniechęcał młodych ludzi, żeby nie dawał asumptu tym, którzy wybierają pedagogikę wstydu zamiast pielęgnacji narodowych tradycji. Krótko mówiąc, żeby wychować tych niepodległościowców, o których mówiłeś, ale nie szaleńców, nie naiwniaków, tylko mądrych, rozsądnych ludzi, dla których rozsądek nie znaczy abdykację, dla których w sytuacji konieczności znaczy poświęcę swoje życie, ale w sposób mądry, potrzebny ojczyźnie, a nie w taki sposób, żeby dać się wmanewrowywać w jakieś trudne sytuacje z jeszcze trudniejszymi konsekwencjami. Oczywiście mógłbym, odpowiadając na to pytanie, zasłonić się jeremiadą na temat mediów w Polsce i poświęcić najbliższe 15 minut analizie mediów, ich interesów i tak dalej. Ale to znamy, to wiemy. To do znudzenia jest w pewnych kręgach powtarzana prawda o mediach. Czyli mówiąc krótko, poprzez media nie stworzymy nowego aparatu pojęciowego, bardziej adekwatnego do opisu rzeczywistości publicznej Anno Domini 2020. Poprzez media nie rozpoczniemy poważnej dyskusji nad Polakami dziś,
Bo nie ma takich mediów. Bo nie ma takich mediów. Są zbyt mocne interesy, zbyt mocne zaangażowanie przeróżnych kapitałów, żeby naraz ktoś zezwolił na swobodną dyskusję na ten temat. Być może jestem pesymistą, być może w dyskusji państwo mnie oświecicie i okaże się, że istnieje taka możliwość, ale pesymistycznie głoszę, że niewielka. To jest jedna uwaga. Druga uwaga, przegrywamy kulturę. My, dzisiejsi Polacy, Anno Domini 2020, przegrywamy kulturę. Co po nas zostanie? Podstawowe pytanie. Badania następnych pokoleń, ustalanie przebiegu rzeczy za 100 lat będzie się opierało na tym, co wytworzyliśmy, my Polacy, dzisiejszego dnia. A cóż my wytworzyliśmy? Romantyczne komedie w kinach? Wtórne, do bólu przewidywalne, o których trudno jest w ogóle rozmawiać? Nic. Kiedyś u zarania III Rzeczpospolitej, kiedy jeszcze, jak to mówi Michalkiewicz, światło nie było oddzielone od ciemności, Rostworowski przygotował genialną wystawę pod tytułem Polaków portret własny. Była to wystawa zawierająca portrety właściwie od czasów średniowiecznych, przez epokę sarmacką, przez rozbiory, aż do dziś. Malarstwo. Polskie malarstwo akurat nie jest tą dziedziną, którą moglibyśmy się najbardziej chlubić, ale no, jest zapisem czasu, jest pewną spuścizną materialną, kulturalną, która pozostała. To było najłatwiejsze. Stworzyć wystawę pod tytułem Polaków portret własny. Niezwykle popularną. Jak państwo pamiętacie, tłumy, mówiąc kolokwialnie, waliły na tą wystawę i dużo ciekawych wrażeń ona przynosiła. Tylko nie pociągnięto tego dalej. Dziś, gdybyśmy chcieli stworzyć opis naszych możliwości, potencji i kłopotów, to powinniśmy przeprowadzić taką ogromną akcję pod tytułem Polaków portret własny, ale w każdej dziedzinie. Nie tylko w kulturze. Kultura może być zapisem pewnego stanu świadomości. Tego zapisu nie ma. Dlaczego nie ma? Znowu możemy rozmawiać. Ale badania socjologiczne, badania psychologiczne, pewien opis rzeczywistości, to jest język, którym możemy przedstawić raport pod tytułem Polaków portret własny. Dziś, kiedy sami przejrzymy się w lustrze dzisiejszej rzeczywistości i będziemy nieco zbulwersowani, ponieważ inaczej na siebie spoglądamy, a inaczej naprawdę istniejemy. To jest nam potrzebne, żeby się wyzwolić z cepeli, żeby się wyzwolić z kompradorstwa. Potrzebny nam jest taki zimny prysznic prawdy o nas samych. Tylko kto jest w stanie to przeprowadzić? No właśnie, minęło no już chyba 5 lat, prawda, kiedy obóz patriotyczny, tak, czy niepodległościowy, czy konserwatywny sprawuje władzę. Czy mamy takie osiągnięcia w dziedzinie historii, kultury, może architektury również, jakiekolwiek kulturalno-społeczne osiągnięcia, które by były pomnikiem dla tych celów, które sobie ten obóz wyznaczał i który zdobył dużą część społeczeństwa nastawionego patriotycznie, niepodległościowego, pełnego nadziei na to, że może odbudować to poczucie godności narodowej, które tak długo i skutecznie jest niszczone. Zapisem tych naszych potencji, karykaturalnym przyznam, są losy projektu pomnika Mauzoleum Bitwy Warszawskiej. Co powstało? Nic. I to jest odpowiedź. To jest zapis świadomości nas dzisiejszych. Dużo rozmawialiśmy, dużo krzyczeliśmy, przekrzykiwaliśmy się publicystycznie w różnych tytułach i telewizjach, a powstało z tego wielkie zero. I to jest zapis potencji nas, niepodległościowców, którzy tak są przejęci losem własnej ojczyzny, bo z drugiej strony słyszymy od kompradorów, że to bzdura, po co wydawać tyle pieniędzy, że to gigantomania, że to nie ma żadnego sensu. Otóż ma to ogromny sens.
przestrzeń publiczna, raz ukształtowana, mówi do pokoleń. Jeżeli kiedyś wokół pomnika Adama Mickiewicza, niezbyt udanego rzeźbiarsko, trwały ogromne polemiki w Krakowie, to dziś nikt nie wyobraża sobie rynku krakowskiego bez pomnika wieszcza. I nie ma dyskusji na temat wartości artystycznych tego pomnika. On jest i ma być. I gdyby ten pomnik Bitwy Warszawskiej powstał nawet w kształcie, jakim był projektowany przed wojną, to on by istniał. Dlaczego wysadzono cerkiew po odzyskaniu niepodległości? Piękną, architektonicznie bogatą. Bo był to symbol niewolnictwa. Gest symboliczny. Te gesty mają znaczenie. My w ciągu 30 ostatnich lat, nasze pokolenie nie wykonało ani jednego ważnego gestu symbolicznego w przestrzeni publicznej. Do dziś pomnik rzezi wołyńskiej, autorstwa Andrzeja Pityńskiego, jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy tworzących dziś, jest uwięziony w Gliwicach, w zakładach metalowych w Gliwicach i opleciony drutem kolczastym i nie ma odwagi żadne miasto, żaden samorząd, aby ten pomnik ustawić w miejscu publicznym. Dlaczego? Znowu to samo pytanie. Jaka jest nasza moc sprawcza? Kto nami rządzi tak naprawdę? Czy komukolwiek są potrzebne tego typu manifestacje na lata? Nikomu. Liczy się doraźny interes. Liczy się doraźna walka o chłapy władzy, bo tak naprawdę Polska staje się dziś krajem rządzonym z zewnątrz coraz mocniej, a to, co wewnętrzne, to są już coraz mniejsze skrawki. Znowu pesymistycznie to mówię. Ale wracając do początku wypowiedzi. Pomnik Bitwy Warszawskiej jest symbolem naszych potencji. Jeżeli go widzimy w tej chwili w przestrzeni publicznej Warszawy, to znaczy, że jesteśmy mocni. Jeżeli nie, no to sami sobie możemy odpowiedzieć. Ale też chyba, żeby oddać sprawiedliwość, nie możemy, krytycyzm jest dobry, ale też nie możemy zapominać o tym, co jednak się udało. Chyba warto to przypomnieć przy całej zgodzie, że brakuje tych ważnych pomników czy ważnych dzieł, takich, które by były pewnym podsumowaniem czy takim przedmiotem badawczym, niekwestionowanym i pokazującym szeroką perspektywę. To jednak trzeba chyba przyznać, że no, odwojowaliśmy pewne rzeczy, to znaczy ta część społeczeństwa niepodległościowa ją nazwijmy, że jednak otwartym tekstem i mówimy o, no chociażby w obszarze semantyki, ojczyzna, patriotyzm, chociażby Bóg, honor i ojczyzna, no mówimy to z otwartą przyłbicą, a nie pokątnie, nie z zażenowaniem czy nie z uśmieszkiem. Również młode pokolenie, duża jego część nie wstydzi się tego. Pamiętam, jak przed katastrofą smoleńską i później zaraz na początku, jak były dyskusje właśnie o to, jak to było wyśmiewane i jak wielu młodych ludzi mówiło, że mieszkając na Zachodzie wstydzi się mówić po polsku, bo wstydzi się być Polakiem. A teraz już mówią i w swoim języku i mówią to otwartym tekstem. No udało się, coś się wydaje mi się udało zrobić, może taką odbudować atmosferę, która jest nie do końca namacalna. Ale chyba nie posypujmy aż tak głowy popiołem, aczkolwiek też nie daje to satysfakcji tej, na którą byśmy liczyli, bo brakuje tych, choćby tych rzeczy, o której mówi Witold. Ale też są jeszcze gorsze wydarzenia. Chociażby ostatnio na HBO pojawił się film pod tytułem An American Pickle. Czyli amerykański ogórek kiszony. Tak mniej więcej chyba można to przetłumaczyć. Jest to film, w którym Maryja, Matka Boska, jest przedstawiana jako prostytutka, a Polacy jako naród najgłupszy, którego no, głupszego nie ma. Czyli ten Polaczek biegański, który wyznaczał statut Polaka i poziom Polaka i obraz Polaka, nabrał jeszcze gorszych barw.
łączenie upokorzenia i poniżania Polaków powiązane jest bardzo mocno z takim, powiedziałabym, bluźnierczym stosunkiem do katolicyzmu. To utożsamianie Polaka i katolicyzmu jest na tyle silne i nienawiść do jednego i drugiego tak silna, że objawia się w postaci takich filmów, które są puszczane na HBO. W zachodnim świecie, w którym mówi się o tolerancji, żąda się jej, oczekuje się jej, w którym teoretycznie napiętnowane są różne zachowania ksenofobiczne czy dyskredytujące. I tu nagle taki film. Czy są jakieś głosy sprzeciwu? Czy w ogóle ktoś z Państwa słyszał o jakiejś akcji przeciwko temu filmowi? I czego to jest oznaką? No, podobna sytuacja ma miejsce z filmem Malowany ptak według Jerzego Kosińskiego, który właśnie gdzieś hula po ekranach, mam nadzieję, że nie światowych, tylko gdzieś tam mniej światowych. I też mało w Polsce o tym dyskutujemy. Mało dyskutujemy o Kosińskim jako no, kłamcy i oszuście. I to, że Joanna Siedlecka napisała świetną biografię Kosińskiego, no to ktoś zadbał o to, żeby ona nie dotarła do szerokich rzesz czytelników. To wszystko prawda. Ona została wydana w tej chwili w języku angielskim, ale chyba większe słowo niż wydanie, bo rzecz sprowadza się do tego, że została wydana bodajże w nakładzie, nie wiem, kilkuset, a może tysiąca egzemplarzy i w ogóle nie wiadomo, czy została rozdystrybuowana, do kogo dotarła, nie ma promocji na Zachodzie. Samo wydanie książki, znaczy powiedzenie, że książka została przetłumaczona i wydana w języku angielskim jeszcze jakimś, to nie znaczy nic tak naprawdę, bo to równa się z tym, że ona nadal nie zaistniała tak, jak powinna zaistnieć. Ja obawiam się jeszcze jednej rzeczy i to znowu pro domo sua, czyli dla nas, ludzi skupionych gdzieś tam na patriotyzmie, jest nieprzyjemne do słuchania. Ale wydaje mi się, że od pewnego czasu właśnie po tej stronie niepodległościowej powstaje taka głupawa, nowomowa patriotyczna. Powstaje coś, co nie niesie żadnych treści, ale znakomicie wypełnia dźwiękami przestrzeń. I tak jak kiedyś PZPR dorobił się takiej nowomowy, z której po prostu śmialiśmy się, czytając wstępniaki Trybuny Ludu, bo właściwie była to taka nowomowa, która była tylko rytualnym spełnianiem różnych serwilizmów, tak dziś, jak słucham naszych polityków i także tych no, z pierwszych stron gazet, to często odnoszę wrażenie, że nie tylko, że wiem, co powiedzą, ale nawet wiem, jak to powiedzą. Wiem, jakich użyją argumentów. I nie dlatego, że jestem przesadnie genialny, bo nie jestem. Tylko już tak długo żyję, że potrafię przewidywać rozwój nowomowy. Mamy w tej chwili do czynienia z bardzo niedobrym zjawiskiem, jakim jest nowomowa patriotyczna. Przy wszelkich okazjach, przy wszelkich uroczystościach padają te same zwroty, te same słowa, coraz bardziej wyświechtane, coraz bardziej nic nieznaczące. Nawet żołnierzy niezłomnych z powstania antykomunistycznego po 1945 roku można było sprowadzić do poziomu tej nowomowy. I dzisiaj mówi się o nich takim właśnie językiem, który już nic nie niesie, żadnych treści. To jest niebezpieczne, bo jeżeli my grzęźniemy w nowomowie, to znaczy, że nam to wystarcza. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie pójść krok dalej i tworzyć realnych wartości. Nie tylko kulturowych, ale komunikacyjnych. Język musi być żywy, wymiana argumentów musi być żywa. Ta nowomowa patriotyczna sprawi, że młode pokolenie kompletnie się wyalienuje spod wpływu tych ideałów, o których my myślimy, że one są intuicyjne i mamy je we krwi. Cały czas musimy odnawiać język, cały czas musimy mówić w odniesieniu do faktów. Cały czas musimy się spierać z rzeczywistością, a nie poprzestawać na rytualnym mieleniu tych samych zwrotów. Oczywiście bardzo mało dzisiaj krytykuję obóz kosmopolitów, ale rozumiem, że on już został na tyle skrytykowany w tym gronie, że nie ma co powtarzać już pewnych banałów.
No, być może będziemy musieli się jeszcze troszkę na tym skupić, bo dotykamy teraz chyba najbardziej drażliwego, wrażliwego i trudnego wątku, mianowicie oskarżeń Polski i Polaków o nie tylko już o antysemityzm, bo to jest, bym powiedziała, tradycja pedagogiki wstydu. Natomiast oskarżenia idą daleko głębiej, dużo, dużo dalej i brzmią groźniej. Mianowicie mówi się w tej chwili o współudziale Polski i Polaków w zagładzie. O tak zwanym polskim wymiarze zagłady. I przeczytałam, no przyznam, i ze zdumieniem, ale i ze zgrozą, bo gdzieś jest granica dyskursu, a pewne określenia, stan emocji z tym związanych wykraczają chyba już poza granicę dyskursu. Niemniej jednak takie wypowiedzi są publikowane. Mam na myśli w tej chwili wywiad z profesorem Leociakiem w Newsweeku. I ja Państwu przeczytam fragmenty. Kiedy poczuł Pan odpowiedzialność za postawę Polaków? Oczywiście profesor Leociak mówi, że z Polski wyjeżdżał wzorem Manueli Gretkowskiej czy Jacka Denela nie będzie, bo musi pozostać na Muranowie, gdzie się czuje u siebie i że to jest Muranów jego. Ale jak widzi odpowiedzialność za postawę Polaków? I tutaj taka uwaga mi się nasuwa, pytanie jednocześnie. Ale może przeczytam jednak dalszą część, żeby postawić pytanie. Upłynęło sporo czasu, zanim zacząłem dostrzegać polski wymiar zagłady. Im więcej czyta się świadectw, tym bardziej obraz się zaciemnia. Mówimy tutaj dalej, jest o szmalcownictwie. I profesor Leociak mówi tak. Więc teraz aż tak bardzo się nie oburzam, kiedy ktoś nie chce przyjąć trudnej prawdy o polskiej odpowiedzialności. Doszliśmy do momentu, kiedy Polacy, ofiara wojny, ofiara napaści hitlerowskiej, postawiona jest w roli już nie pojedynczych przypadków kolaboracji, tylko w roli współodpowiedzialnego za Holokaust. Witoldzie. Tu się otwiera ogromna i nasycona wielkimi emocjami dyskusja, która toczy się pomimo różnych hamulców wciskanych oficjalnie pomiędzy Polakami od kilku lat co najmniej. I nie chcę powtarzać banałów, które już w tej dyskusji się wielokrotnie pojawiły. Tu oczywiście nie chodzi o żadną prawdę historyczną. Historia jest tu instrumentalizowana dla ekonomicznego interesu i to o tym wiemy. Wiemy, kto to robi, wiemy, dlaczego to robi, wiemy, jaki jest mechanizm szukania tego winowajcy zastępczego. Skoro Niemcy już spłacili swój dług wobec diaspory żydowskiej, no to teraz trzeba znaleźć następnych, którzy będą przedłużać ten dosyć zyskowny proceder. No i na tej liście winowajców zastępczych znaleźli się także Polacy. Dostali się pod obroty doskonale zorganizowanej maszyny propagandowej. I teraz, czy my możemy mieć pretensje do tych, którzy mają z tego interes, że oni są skuteczni? Nie. Świat tak jest skonstruowany, że silniejsi grabią słabszych. My możemy mieć pretensje do samych siebie, że nie stworzyliśmy przynajmniej równie skutecznej machiny propagandowej, która by w tej chwili broniła polskich interesów. Ja z wielką nadzieją myślałem o Polskiej Fundacji Narodowej, że będzie to właśnie taka instytucja, która będzie budowała tą, mówiąc nieładnie, międzynarodową narrację o prawdzie historycznej dotyczącej nas w czasie II wojny światowej. I tutaj im bardziej my się oburzamy
na skandaliczność pewnych konstatacji, na kłamstwa, które są szerzone, tym lepiej dla tych, którzy to robią. Ponieważ oburzając się, ujawniamy emocje, zaczynamy się miotać i potwierdzamy ich tezę, że jesteśmy szalonymi antysemitami, którzy nie panują nad sobą. No bo jeżeli nam się mówi, że twój ojciec, matka uczestniczył, czy dziadek uczestniczył w mordowaniu Żydów, podczas gdy oni akurat płacili za ratowanie Żydów ogromną cenę, no to my zaczynamy się zachowywać emocjonalnie i przecież właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się zachowywali emocjonalnie, w sposób nieracjonalny, bo wtedy dostarczamy znakomitych obrazków do rozwoju tej machiny, która ma z nas wydusić pieniądze. To jest maszynka do wyduszania pieniędzy. Tego typu narracje międzynarodowe co pewien sezon dotyczą innych instytucji, innych narodów. Takiej maszynce zostali poddani Szwajcarzy, gdy nie chcieli podjąć dyskusji na temat kont martwej ręki w ich bankach. Ale wtedy chociaż była podstawa do tej rozmowy. Co prawda ostatecznie tych pieniędzy było tam 40 chyba 8 milionów dolarów. Szwajcarzy zapłacili ponad miliard okupu i maszynka przeniosła się na inne pole. To jest maszynka do wyciskania pieniędzy, a my, nasze władze, nasze elity powinny być świadome, że taka maszynka hula w świecie i coraz wydusza z tych słabszych kontrybucje. I powinniśmy być przygotowani do obrony naszych interesów. Nie jesteśmy. I wracamy do początku. Dlaczego? Czy nie zbudowaliśmy dostatecznie wydajnej intelektualnie elity społecznej? Czy nie zbudowaliśmy odpowiedniej maszyny propagandowej, co jest pochodną oczywiście wydolności intelektualnej elit? Czy może jesteśmy ofiarami światowego spisku? Ta ostatnia teoria, akurat uważam ją za intelektualnie niespecjalnie mocną. Dlatego, że dlaczego akurat Polaków ma dotyczyć światowy spisek, a nie Litwinów, nie wiem, Gruzinów czy kogoś innego, prawda? Oczywiście wyjaśnienie to jest najprostsze. Jesteśmy ofiarami spisku, a więc nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy ofiarami spisku, a więc wszystko, co złe się nam zwali na głowę, fatalnie, zamknijmy się i nic nie róbmy. To jest postawa i teoria obezwładniająca. Wszystkie inne skłaniają do działania. I właśnie kwestia refleksji nad działaniem. Co my powinniśmy zrobić konkretnie? Jak? Do czego zobligować nasze elity polityczne czy naszych reprezentantów? Ciągle to jest w powijakach. Kiedy mówimy o spiskach, to chciałabym powiedzieć, że mówimy, jeśli mówimy o spiskach, to mówmy o spiskowej praktyce dziejów, która jest zjawiskiem powszechnym od początku świata. I nie ma w tym żadnej spiskowej teorii dziejów właśnie, tylko jest czysta spiskowa praktyka dziejów. Wszystkie tajne układy, wszystkie porozumienia, wszystkie wojny i tak dalej, były wynikiem spisków, tajnych porozumień i tak dalej. Więc nie dajmy sobie wmówić, że nie ma czegoś takiego jak spiskowa praktyka dziejów. Natomiast gdy mówimy o teorii, no to zastąpmy ją polityką po prostu. Mówmy o polityce. Może nie wiem, czy światowa polityka, no ale międzynarodowa polityka, nazwijmy to, czy nie zmierza w tym kierunku i czy Polska się nie poddaje temu w kierunku wyizolowania naszego kraju i postawienia do rogu w postaci takiego samoosamotnionego państwa, które nie będzie miało sprzymierzeńców albo będzie zdane tylko na jednego sprzymierzeńca. A w tej kwestii na przykład nie do końca, nie wiem, czy do końca można na niego będzie liczyć. Ale my się sami alienujemy. Sami, nie podejmując wysiłku na arenie międzynarodowej, w różnych miejscach i w różnej formie, alienujemy się sami. Ponieważ nas zadowala przekonywanie samych siebie. Sami sobie mówimy, jak jest i się poklepujemy po plecach, i wydaje nam się, że spełniliśmy swój obowiązek. To, że my wiemy, jak jest, to jeszcze niewiele znaczy. Ważne jest,
żeby ci, którzy dziś wprawiają koła światowej władzy w ruch, też to wiedzieli. I czy my mamy dotarcie do Olimpu dzisiejszego świata, czyli na Kapitol? Żadnego. Czy mamy jedną przyzwoitą, mocną i wpływową organizację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych? Nie. Udało się Michnikowi unieważnić Kongres Polonii Amerykańskiej. On się trochę zestarzał, trochę spierniczał, mówiąc kolokwialnie, i nic go nie zastąpiło. Nie mamy dziś na szczytach zachodniego świata odpowiedniego lobby. I to są rzeczy banalne. Powtarzamy je przy każdej okazji. Ale dlaczego nic w tym celu nie zrobiliśmy? Dlaczego zadowalamy się tym poklepywaniem po plecach i mówieniem, no przecież my jesteśmy ofiarami wojny, to wszyscy wiedzą, cały świat wie. Otóż nie. Świat tego nie wie. Jeżeli świat cokolwiek o Polsce wie, to wie z narracji maszynki do wyciskania pieniędzy. A ta maszynka krok po kroku, konsekwentnie gniecie i wyciska. Wpadliśmy w tryby tej maszynki i będziemy wyciskani. A że oni potrafią to robić znakomicie, no to mamy tego dowody przez ostatnich kilkadziesiąt lat bardzo duże. Co teraz zrobić? Którędy droga? Czy manifestacje pod ambasadą izraelską mają sens? Czy też budowanie wpływowego lobby tam, gdzie tworzy się światowa polityka? Którą drogą iść? A może wszystkimi naraz, tylko niektóre się wzajemnie wykluczają. Jako może dopowiadając, czy może nie odpowiadając, ale dopowiadając na to, co powiedziałeś, przytoczę wypowiedź Żabotyńskiego, który powiedział: nas nie interesuje, co myślą o nas inni. Ważne, co myślimy o sobie. Więc chodzenie pod ambasadę izraelską ma moim zdaniem średni sens. Natomiast na pewno tworzenie lobby w Ameryce chociażby. Tylko dlaczego nie wykorzystujemy tego potencjału, który zamanifestowała Polonia amerykańska podczas, no, nazwijmy to, pewnego kryzysu, jakiś, nie wiem, rok czy dwa lata temu. Zamanifestowała swoją chęć zawalczenia o polskie sprawy. Przecież to jest potężna siła. Polska diaspora jest liczna i silna, nieco rozbita na stare pokolenie i młode pokolenie, które myśli trochę innymi kategoriami i nie ma tam łącznika, ale może to państwo powinno stanowić ten łącznik, a na pewno państwo powinno zagospodarować ogromną siłę, jakim jest Polonia, polska diaspora, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, ale tam i ta Polonia w Stanach Zjednoczonych pokazała, że może wiele zrobić, że chce wiele zrobić. Nie wiem, co się wydarzyło takiego, że została w pewnym momencie unieważniona. Ale jej głos na arenie międzynarodowej zaistniał, bardzo wybrzmiał, był bardzo silny. Niebezpieczeństwem jest postawa rządzących dziś polityków, bo odnoszę wrażenie, że oni uważają, że burza przejdzie bokiem, że posiedzimy, poczekamy i ten wiatr nas nie zdmuchnie, jakoś to wszystko się ułoży, na koń z synowcem siędziem i jakoś ta będzie. To jest, wydaje mi się, dominująca myśl towarzysząca dzisiaj rządzącym nami politykom. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ nie przejdzie bokiem. Będziemy przyciskani, będzie z nas wyciskany majątek, bo nie powiem pieniądze, bo to chodzi zupełnie też inne rzeczy. Nie przejdzie bokiem. Jak uświadomić rządzącym dziś polską politykom, że przeczekiwanie nie jest żadną strategią, że zagłaskiwanie problemu, udawanie, że go nie ma, nie stwarza sytuacji, w której tego problemu nie ma. To jest niezwykle niebezpieczna postawa. Taka bierność wobec zagrożenia. Uległość i właśnie poczucie zawstydzenia, czy strachu, czy nie wiem, jak to nazwać. Czy taki fałszywy respekt przed tym, no, trudnym skądinąd zagadnieniem i ogromnym atakiem ze strony, nazwijmy to, sił międzynarodowych. To
niejako podsumowując to wszystko, widzę na sali tutaj, jeśli mogę wywołać pana Pawła Wiszniewskiego, chciałabym zapytać o bezpieczeństwo Polski w tym wszystkim kontekście. Jak ono się rysuje? Czy w ogóle mamy ocenę czy wizję tego i czy jakieś plany, które by, biorąc wszystkie te zagrożenia pod uwagę i stan dzisiejszy, nie stan marzeń, który był 5 lat temu i planów i obietnic, tylko stan dzisiejszy, który oceniamy nie jako dobrą lub złą wolę, ale jako pewną też możliwość czy stan faktyczny no, na arenie międzynarodowej, w polityce. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za wywołanie mnie do odpowiedzi. Chciałem podzielić się kilkoma refleksjami. Z zainteresowaniem słuchałem Państwa dyskusji. Natomiast no, w dużym stopniu muszę się też odnieść do tych tez, które tu padały i takiego, powiedziałbym to, no, ultra, mega pesymizmu, który zwłaszcza ze strony pana redaktora Gadowskiego padał i jakby wiele tych sformułowań no, niestety odbiega od prawdy. Dlaczego o tym mówię w ten sposób? Dlatego, że w momencie, kiedy opcja patriotyczna czy opcja niepodległościowa posiada możliwości rozwoju i możliwości działania po wielu latach, kiedy doszła do tego, że może zaproponować coś, czyli posiada narzędzia. Państwo wiedzą, że w ustroju, w którym żyjemy, demokratycznym, we współczesnym świecie, sama władza polityczna uzyskana w wyniku demokratycznych wyborów no nie wystarcza do tego, żeby wpływać na całość życia politycznego, społecznego, kulturalnego, międzynarodowego, globalnego. To się odbywa, władza w dzisiejszym świecie odbywa się poprzez różnego, jest rozproszona, różnego typu instytucje. Poprzez instytucje przede wszystkim kultury, poprzez narracje, poprzez właśnie diaspory, poprzez społeczności. Tych instytucji my nie mamy od 1989 roku wybudowanych zbyt dużo, ale trochę odbudowaliśmy. Absolutnie nie mogę się zgodzić, że w kulturze nic się nie dzieje. W piątek otwiera się fantastyczna wystawa Polska Siła Obrazu. Ta wystawa, która z Małego Luwru jest transferowana do naszego Muzeum Narodowego we współpracy z ambasadą francuską z Ministerstwa Kultury. Państwo obejrzą i to jest wystawa absolutnie na skalę taką, o której Pan wspominał, wystawy z Rostworowskiego. Tych wystaw w Muzeum Narodowym też już trochę było. Powstała wystawa Niepodległa, którą mieliśmy okazję też oglądać. Można się częściowo z nią nie zgadzać. Brakowało tam na pewno wątków silnego powstania styczniowego, które ukształtowało całe pokolenie II Rzeczpospolitej, ale wystawa była zrobiona fantastycznie i oddawała wiele z tych elementów, cała sala była poświęcona między innymi marszałkowi Piłsudskiemu, była kolejna wystawa poświęcona Paderewskiemu. Także w życiu takim oficjalnym, kulturalnym instytucji państwowych coś się dzieje. Jest dziesiątki, żeby nie powiedzieć tysiące organizacji pozarządowych, grup rekonstrukcyjnych, które no, pamiętają Państwo Marsz Katyński i tak dalej. One działy się, jak jeszcze Zjednoczona Prawica nie rządziła, ale one jakby cały czas są czynne, one współuczestniczą. Nie, to nie jest tak, że te wydarzenia dotyczące czy działań na Łączce dzieją się same. Tak? To jest na pewno wielka postawa, powiem, ludzi IPN-u, godna i wspaniała, ale to są też wokół tych wszystkich uroczystości no, uczestniczą i nasi obywatele, ale uczestniczą też i pasjonaci i ci, którzy ten ogień niepodległości chcą przenosić.
tych elementów budujących naszą tożsamość, czy przypominających, jest bardzo dużo, ale też proszę pamiętać, że tożsamości, o których Państwo mówili, obce tożsamości i fałszywe narracje były nam, i to o tym oboje z Państwa wspominali, były nam cały czas serwowane. One są niestety jeszcze cały czas obecne w podręcznikach. Na przykład historii. No jak to się dzieje? No dzieje się tak, że po prostu są obecne wszystkiego. No i państwo no, nie ma takich zasobów, bo ta władza jest rozproszona. Dlaczego w kulturze dzieje się tak, jak dlaczego nie powstają rzeźby? Dlatego, że została zniszczona polska szkoła rzeźby. Przez wiele lat, dziesiątki lat, rzeźbiarze nie mieli w ogóle nic do powiedzenia. Dlaczego został zniszczony teatr? No dlatego, że przejął zachodnią narrację. Ja powiem szczerze, trochę liczyłem, że Państwa dyskusja pójdzie w kierunku właśnie rozważania też zapożyczonych terminów z Zachodu, czyli narodowego wstydu, czy też i tej narodowej dumy, tak? To, co jednak wydaje się, że istnieje, jest i to zarówno w ośrodku rządowym, jak i w ośrodku prezydenckim jest odbudowywane. I też te organizacje, no jak ostatnią uroczystość 20 roku, przypomnimy sobie, co się działo w Osobie, no są transmisje, nie wiem, czy się tutaj publiczność ze mną zgodzi, no ale Państwo to jednak oglądają, ktoś tam przychodzi, ktoś tam siedzi, to nie są sami oficjele, tam są młodzi ludzie, ja sam z nimi rozmawiałem, właśnie z grupy rekonstrukcyjnej, którzy na tych uroczystościach przychodzą i to nie dlatego, że im każe nauczyciel historii czy rodzice, tylko po prostu się tym fascynują i ci ludzie są na tym obecni. To nie jest samo składanie wieńcy, chociaż jest ich dużo. Jest ich dużo, no dlatego, że my jesteśmy narodem ofiar, o którym pani mówiła. To też trzeba jakby cały czas przypominać i próbować narzucać obcą narrację. Ja się też no, zupełnie nie mogę zgodzić z tym, że nic nie robimy wobec różnych fałszywych narracji dotyczących polskiej winy, szczególnie w okresie II wojny światowej. Ogromnym echem, i mówię to, bo jestem pracownikiem administracji państwowej, odbyła się przygotowywana przez kilka lat sprawa dotycząca wybuchu II wojny światowej w zeszłym roku, rocznicy, i polskiej akcji Poland First to Fight. To była ogromna akcja i ona miała miejsce w wielu miejscach świata. Przypomnę ostatnią akcję, którą pewno Państwo też pamiętają, od podświetlenia Niagary polskimi flagami do innych też budynków dotyczących 40-lecia Solidarności. W dzisiejszym świecie no, nie możemy wracać cały czas do prób przeżywania patriotyzmu na poziomie, jakim przeżywaliśmy to w II Rzeczpospolitej, bo to były trochę zupełnie inne czasy. Nauka polityki czy geopolityka jest jakby filmem. To nie jest fotografia zatrzymana w pewnym obrazie, tylko trzeba próbować, to jest film w odcinkach, ten film się jakby odbywa, on ma z odcinka na odcinek ma inną narrację i trzeba na tym umieć zarządzać. No, instytucje państwowe, nie powiem, że się tego uczą, ale próbują nadążać, bo przez wiele lat tego w ogóle nie było. Tak? Były pojedyncze grupy, no, również i polski film no, też był odpowiednio ukształtowany, myśmy też nie wykształcili nowej formuły tego filmu, czy nowej szkoły polskiej, która by mówiła o wielkich polskich dokonaniach. Także chciałbym Państwa zapytać, znaczy właśnie co z tą polską dumą narodu, bo tych elementów, z których jesteśmy dumni, jest wiele i proponowałbym, ponieważ półtorej godziny słuchaliśmy o tym, jacy jesteśmy kompletnie beznadziejni i prawica Zjednoczona nic nie zrobiła, to może przynajmniej 15 minut uda nam się powiedzieć, co udało, z Państwa punktu widzenia, co udało nam się zrobić, bo wydaje się, że udało się bardzo wiele i chociażby instytucja, w której jesteśmy, no, zrobiła rzeczy niewyobrażalne, tak? Czyli wydobyła brylanty z popiołów, tak? Podniosła ludzi i zrobiła na łączce coś, co było no, zupełnie
zupełnie niebywałe. Dziękuję. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, bardzo ważną. Wydaje mi się, że jesteśmy, że nasza dyskusja toczy się jak gdyby na takiej dalszej, może tak to nazwę, płaszczyźnie, mianowicie, że pewne rzeczy, to co pan, ten cały dorobek, o którym pan powiedział, staje się dla ludzi oczywiste. To znaczy tak jakby nam się to należało, choć jeszcze 5 lat temu czy 8 lat temu nie było to oczywiste. Wszyscy pamiętamy w jakiej sytuacji byliśmy. Właśnie w takim poczuciu zawstydzenia w ogóle, że ja pamiętam programy telewizyjne, w jakich występowałam, że trzeba było, że mówiąc słowo ojczyzna, to interlokutorzy się troszeczkę tak pod wąsem uśmiechali, czy kątem ust. Na pewno, z całą pewnością możemy powiedzieć, że zostało odwojowane i poczucie narodowe, i brak wstydu z tego powodu, i to, że jesteśmy Polakami, a nie Europejczykami tylko, znaczy najpierw Polakami, a w szerszej perspektywie Europejczykami i obywatelami świata, na pewno, wszystko się zgadza. Na pewno dużo organicznej pracy, na pewno dużo publikacji, na pewno też takiej mało widocznej pracy zostało wykonane. Ale to jest też pytanie do państwa, do pana również, panie Pawle, i do Witoldzie, ciebie i do państwa. Czy po 5 latach mamy prawo tak dyskutować, jak dyskutujemy? To znaczy oczekiwać dalszych kroków. W takich sytuacjach, kiedy bym powiedziała atak, bo stawianie Polski w roli współwinnego to już nie jest dyskurs. Ja to tak oceniam, pozwalam sobie na taką opinię, zaraz zapytam państwa o zdanie. Tylko to jest wręcz niszczenie dyskursu historycznego. To jest oskarżenie, które na razie żaden historyk nie udowodnił rzetelnie i uczciwie, żeby to miało być prawdą, a jest raczej przeciwnie. I nasza dyskusja, nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzicie, bierze się stąd i idzie w tym kierunku, że nie możemy być usatysfakcjonowani tylko tym etapem, tylko musimy sobie wyznaczać bardzo ważne dalsze cele, myśląc o niepodległości, bo to jest byt, jak wiadomo, jak historia pokazała, bardzo kruchy. Ja to spuentuję krótko, żeby państwu już powietrza nie zabierać, bo rzeczywiście my się rozgadaliśmy, a tu jest pora, żeby państwo trochę mówili. Więc rzecz prosta. O tym, co się udało osiągnąć i na co ja także nie jestem ślepy, na bieżąco i nawet z przesadą informuje telewizja publiczna. Ja czuję się zwolniony z obowiązku dostrzegania niewątpliwych osiągnięć w różnych dziedzinach, ponieważ telewizja publiczna za mnie to robi znakomicie. A skoro gdziekolwiek się dorwę jeszcze publicznie do głosu, to jakby swoją rolę widzę w zupełnie innym miejscu. Właśnie w tym drapaniu was wszystkich, że nie jest tak dobrze, jak mówi telewizja publiczna, która was usypia. Znaczy, przepraszam, bo ja w tym momencie do pana się zwracam w liczbie mnogiej, ale mówię też do ludzi władzy, którzy nas obejrzą, mam nadzieję. Tak. No ale rzetelność, wie pan, pytanie bardzo proste i rzetelne. Czy powstał film, który byłby na miarę tego pięciolecia? Nie. To znaczy, że jakby PRL nie była, to pozostawiła po sobie znakomitą ikonografię filmową, do której się odwołujemy dziś także, sytuując się jakoś kulturowo. A minione 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, co pozostawiło w kinematografii? Co pozostawiło w literaturze? Czy pojawiła się chociaż jedna wielka państwowa nagroda literacka, która mogłaby przezwyciężyć narrację nagrody Nike? Było 5 lat, żeby to zrobić. Nike została jakby skradziona, no to przecież pan o tym doskonale wie. Ale... A filmy powstają, no powstał film Legiony, no może to nie jest film ultra wybitny, ale trzeba go obejrzeć. Ale dlaczego mamy ciągle się zadowalać tym, że nasze dziecko jeszcze nie jest takie mądre jak tamto? Nie zadowalamy się, tylko po prostu mówimy, że coś jest. To są początki. Pytanie jest, jak to rozbudowywać, kogo zaprzęgnąć do pracy i pytanie, gdzie ci ludzie są.
bo to też jest pytanie, które pani Barbara stawiała. Gdzie są ludzie młodzi? Tak? Jak do nich dotrzeć? Jakim językiem do nich mówić? Proszę pamiętać, że programy i podstawa programowa historii jest stara jeszcze, dopiero wchodzi nowa. Podstawa jest cały czas stara. Czy oni się uczą jeszcze według starych podręczników przez ministrów sprzed 5 lat? Tam państwo zobaczą. Często ci sami nauczyciele. Widzieliśmy to, nie wiem, czy ktoś z państwa oglądał strajk, czy rozmawiał z tymi strajkującymi. Ja byłem na tych spotkaniach i widziałem, co się tam działo. Czy my mamy, ile my mamy procent nauczycieli, którzy mogą pociągnąć młodych do nie tylko do nauki, ale i przynajmniej do patriotyzmu? Czy to jest 10%, czy to jest 5%? No zadajmy sobie te pytania, czyli jak mówił Napoleon, policzmy nasze armaty, bo my nie umiemy liczyć armat i dopiero miejmy nie pretensje, bo pan przecież tutaj dużo zrobił dla idei niepodległościowej, dla wolności słowa i tak dalej. To nie jest zarzut też do pana, tylko po prostu do tego, że mnie zaszokowała ta ilość tej takiej po prostu ultra pesymistycznego podejścia. Nie ma w tym. Nie powinniśmy w ogóle o tym zapomnieć, wykreślić to słowo. Mamy zadania do zrobienia i te zadania trzeba rozdzielić. To wszystko, co mam do powiedzenia. A ja mam tylko jedno zdanie, już tak, żeby nie zabierać czasu. Minęło 5 lat. Czuję, jak ten okres się kurczy. Jak okres, kiedy ludzie myślący patriotycznie mają władzę, może się nagle skończyć. I będziemy na to patrzeć znowu jako na lata niewykorzystanych szans. Ja o tych niewykorzystanych szansach mówię jeszcze w momencie, kiedy coś można zrobić. Stąd oczywiście wyostrzam publicystycznie pewne tezy, ale doceniając to, co zostało zrobione, bo inaczej się dzisiaj oddycha w 2020 roku w Polsce, niż oddychało się w 2015. Ja to sam czuję. I jakością powietrza szybko się nasycamy, nie zwracamy na nią uwagi. Fakt, ma pan rację. Ale należy szybciej, mocniej, lepiej działać, bo czasu jest coraz mniej. Minęło 5 lat. Nie można się zadowalać konsumowaniem owoców władzy i sprawowaniem władzy dla samej władzy. To zadanie, które zostało wam rządzący, nałożone na barki 5 lat temu, jest coraz bardziej palące. I będziecie rozliczani z tego, ile zrobiliście, mając tak krótki okres czasu, który się może nie powtórzyć w naszej historii bardzo długo. Stąd moja postawa jest właśnie taka. Ja tak właśnie mówię też ostatnie zdanie. Nie my mamy jako władza, ci urzędnicy państwowi, bo to też jest kwestia administracji państwowej, czyli pracowników administracji państwowej, ale to jest też kwestia tych, którzy są poza administracją państwową. To właśnie ich trzeba obudzić, to znaczy oni się muszą obudzić, młodzi ludzie i nie tylko młodzi. To jest właśnie pytanie, bo tak jak mówię, władza jest rozproszona, nie jest tylko władzą polityczną. Jest w wielu miejscach i te miejsca się powinno budzić. No. Zbudowano Muzeum Piłsudskiego, jest sprawa odzyskiwania Westerplatte, symbolu, o którym mówił nam Jan Paweł II. To jest nasze miejsce, każdy ma swoje Westerplatte, no my musimy... Też każdy z nas, ja się też staram, odnaleźć to swoje Westerplatte. Budowanie tam, proszę zobaczyć, jak wyglądają sprawy własnościowe w końcu z terytorium Polski. Jak się zachowują władze samorządowe na terytorium Rzeczpospolitej, próbując landyzować Rzeczpospolitą. No to są realne problemy i mają, że tak powiem, no niekrajowych sojuszników w tym względzie. Tylko w międzyczasie wyrosła cała nowa, znowu użyję tego słowa, narracja agresywnej światowej lewicy w Polsce. Pojawił się fenomen LGBT i tak dalej, i tego wszystkiego, nie chcę o tym w tej chwili długo mówić. To jest konkurencyjna, bardzo mocna i konsekwentnie budowana narracja, która jest kierowana na młode pokolenie i to pokolenie młode tracimy w dużej części, ponieważ oni konsekwentnie swoją machinę przygotowali. To jest jeszcze zagrożenie, o którym nie mówiliśmy w ogóle, ale ono się pojawiło i jest i już nie można zamykać oczu na to. Nasza dyskusja motywowana jest tym, żeby mieć z tyłu głowy ciągle to, że
nie ma miejsca i czasu na rozprężenie i na satysfakcję tego etapu, bym powiedziała. Trzeba rozmawiać o zagrożeniach, trzeba mówić o tym, o oczekiwaniach. Nie wolno rozpieszczać ani samorządów, ani władzy, ani siebie samemu. Nie wolno rozpieszczać. Oczekujmy od siebie dużo i pilnujmy wzajemnie. A takie dyskusje nie są po to, żeby krytykować tylko i żeby jakoś kopać po kostkach. To jest dyskusja wynikająca z troski o państwo. I tak długo, jak będziemy myśleć o różnych zagrożeniach na każdym etapie, to jest moje osobiste zdanie, państwo zaraz się odniesiecie do tego, tak długo będziemy naszego państwa, naszej ojczyzny pilnować. Tak szybko, jak uznamy, że zrobiliśmy bardzo dużo i teraz są wakacje, tak szybko to bezpieczeństwo i wszystko, co osiągnęliśmy, zostanie rozmontowane. Bo widać chociażby po tym, co Witold powiedział, że strona, nazwijmy ją kosmopolityczna, jest bardzo agresywna i nic sobie z tego nie robi, że obóz władzy jest zupełnie z drugiej strony. Prawda? Wieszanie w tym czasie tęczowych flag na pomniku czy na świętych symbolach jest czymś, z czym katolik i patriota i przedstawiciel obozu konserwatywnego, no jest mu się trudno zgodzić po prostu. I przechodzenie obok tego na porządku dziennym i uznawanie, że fajnie jest, no nie, tak, nie jest fajnie. Nie chodzi o to, żeby nie było ludzi reprezentujących LGBT. Chodzi tylko o to, że w sferze publicznej nie wolno pozwalać na takie działania. Szacunek jest wzajemny. My szanujemy ich prywatne, tych państwa prywatne poglądy, wybory i tak dalej i oczekujemy szacunku. A władze są po to, żeby nam to zapewnić po prostu. I tylko dlatego o tym wszystkim rozmawiamy. Proszę państwa, bardzo dziękuję i państwo macie głos w tej chwili. Dziękuję Witoldzie. Dziękuję panie Pawle. Państwo macie głos. Ja bym chciał zapytać na temat mediów. Słucham pana Gadowskiego w internecie, znam pana zdania na temat telewizji, nieważne. Ale jest sytuacja jaka jest. Czy w końcu powstanie program Poland Today na cały świat, czy nie? Czy jest to w ogóle realne? Nieważne co myślimy o prezesie telewizji polskiej. Czy w ogóle to jest w jakiejś robocie? Czy państwo coś na temat wiemy? Pani była dyrektorem Radia Polskiego przez jakiś czas. Czy pani widziała jakieś projekty na ten temat? Czy to w końcu powstanie jako element narracji na cały świat? Konsekwentny program o Polsce, o historii, o kulturze, o tłumaczenie sytuacji i tak dalej, bo tego nie ma, rozumiem, cały czas. Czy to w ogóle jest w jakiejś robocie? Czy to w ogóle brałem pod uwagę? No bo te państwa głosy są oczywiście jasne, zrozumiałe i tak dalej. To wszystko. No ale dobra, trzeba zmieniać, trzeba dalej walczyć, trzeba bacikiem poganiać, trzeba zapytać, dlaczego tego nie ma, co się dzieje. To jest pozorne działanie, dywersja, głupota, lenistwo. No tyle po prostu. Byłam oczywiście przez jakiś czas prezesem radia i o tym, co się wtedy działo, mogę jak najbardziej mówić, o tym, co później z perspektywy obserwatora. Natomiast z tamtej perspektywy ze środka, że tak powiem, tu się przychylam do tego, co pan Paweł Wiszniewski powiedział, jako o bardzo ważnym elemencie tego, że coś się nie udaje. Mianowicie po pierwsze finanse, a po drugie nie jest proste zrealizować jakichś planów bez z kadrami zastanymi. Wymiana kadr jest procesem bardzo trudnym, czasami niemożliwym. I teraz jeśli mówimy o przekazie międzynarodowym, to w polskim radio jest tak zwane radio dla zagranicy, którego finanse jest finansowane z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to bardzo mały budżet. Mało, gdybyśmy chcieli zatrudnić, znaczy wtedy mówię myśmy, teraz już nie mam identyfikacji z radiem absolutnie, gdybyśmy wtedy my chcieli zatrudnić prawdziwych lektorów, którzy są wyspecjalizowani nie tylko językowo, ale również merytorycznie,
którzy jeszcze myślą kategoriami dobra państwowego, dobra wspólnego, no to gdyby obliczyć koszty, to jednak są bardzo duże pieniądze. Czy państwo stać na to? Uważam, że tak. Dlatego moja uwaga polega na tym, że jeżeli podejmujemy działania organiczne, rozproszone, bardzo dużo jest tego rzeczywiście, ale chodzi o zbudowanie pomników, tych dosłownych pomników architektonicznych i tych pomników w postaci różnych działań takich, na które trzeba przeznaczyć, że tak powiem i mówiąc brzydkim językiem, sfokusować się. I państwo powinno moim zdaniem skromnym skupić się na tych pomnikowych działaniach. Właśnie na przykład na przekazie dla zagranicy, bo udało się na pewno odbudować aurę patriotyzmu, odwojować niejako kraj na płaszczyźnie krajowej. Nie udało się tego zrobić za granicą. Dlaczego się nie udało? Dlatego, że żeby powstał na przykład dobry film, to po pierwsze, no trzeba jakiegoś energicznego działania w tym kierunku, skutecznego, a po drugie trzeba przeznaczyć na ten film bardzo duże pieniądze. Dlaczego to się nie dzieje? Nie wiem. Dlaczego produkujemy 100-milionowy pierwszy album? Nie wiem na ten sam temat. A nie zbudujemy na przykład programu przekazu zagranicznego, nie za 9 milionów złotych, czy za tam jeszcze inne parę groszy, tylko za, nie wiem, 90 milionów złotych, ale takiego programu, który nie byłby erzacem czegoś, czy namiastką czegoś, tylko prawdziwym przekazem, bo tylko to ma sens. Inaczej to są stracone pieniądze. Inaczej to są stracone pieniądze, bo za takie małe grosze zatrudnia się ludzi po prostu bardzo różnych. Jak bardzo polityka i różne podziały polityczne mają przełożenie na media, to państwo widzicie. Ja tego doznałam jako prezes radia, no bym powiedziała bardzo boleśnie, aczkolwiek nie narzekam i uważam, że taka była to rola i takie zadanie, więc tu się absolutnie nie użalam. Stwierdzam fakt, że to jest walka. Nie znaczy to, że usprawiedliwiam brak zdecydowanych działań w kierunku zbudowania wyraźnych pomników, typu właśnie program dla zagranicy, typu film dla zagranicy. Zamiast 100 byle jakich, jeden bardzo dobry. Jest też to, co zaobserwowałam przez lata i nadal obserwuję. Taki element, który mi się po prawej stronie, po konserwatywnej, rzeczywiście nie ma podziału, podział na prawicę, lewicę dawno jest nieaktualny, to XIX wiek. Natomiast obserwuję po prawej stronie coś takiego, co jest taką formą, pewnie i po lewej też, co jest formą takiego, bym powiedziała, zarabiania na patriotyzmie. Czyli wymyślanie jakichś byle projektów i oczekiwania finansowania. Decyzyjność w tej sprawie też jest taka, no, która powoduje, że zamiast zbudować rzecz ważną, buduje się dużo rzeczy mniej ważnych, a tym nie odbudujemy naszego prestiżu zagranicznego na pewno. To ja mam tyle do powiedzenia w tej sprawie. Witold. Ja mam łatwiejsze zadanie, bo nie mam nic wspólnego z mediami publicznymi, więc mogę mówić zupełnie bez odpowiedzialności. Ale powiem tylko tyle. Jak Jacek Kurski objął prezesurę telewizji publicznej, miałem z nim takie spotkanie i rozmowę i mówię mu właśnie o programie 24 Hours Poland, tak? Coś podobnego, zresztą nic nowego, wystarczy zobaczyć, jak Russia Today to robi i wszystko wiemy. On mówi świetnie, za miesiąc nawet przeczytałem o tym w jednym z jego wywiadów. No i na tym sprawa się skończyła. Dalszego ciągu tej sprawy nie znam. Śpimy w tym czasie. TVP Info o godzinie bodajże 3:30 nadaje dla Ameryki krótki serwis w języku angielskim i to jest już od paru tygodni o tego, co się dzieje i na świecie, i o tego, co się dzieje w Polsce. No, to jest trochę związane oczywiście ze zbliżającymi się wyborami i z naszą polską diasporą w Stanach Zjednoczonych. Jest też projekt, mogą państwo wejść na stronę Poland In, to jest trochę coś podobnego jak projekt na obecnym etapie, jak projekt Tygodnik TVP, robiony przez redaktora Zdorta, a tamten jest robiony przez redaktora Bogdańskiego.
czyli skupionych jest kilkadziesiąt osób, które pracują właśnie nad tym, o co pan pytał, czyli nad wypracowaniem no, takiego programu czy, i z ilością pewnych programów, żebyśmy no, nie zaczynali od, jak TVP Info może sobie pozwolić na kilkudziesięciominutowy program, tylko zaczęli rzeczywiście od stacji telewizyjnej, która będzie w języku polskim. No, tylko bym znowu prosił, no, Russia Today, czy w tej chwili, bo to się źle kojarzyło, zmieni nazwę na RT, czyli RT. No, nie można tego porównywać, bo tam budżet tejże instytucji, powiedziałbym, jest 300-krotnie większy niż budżet europejski, to co mówię, czyli Unii Europejskiej, na zwalczanie dezinformacji, mówię o budżecie rocznym. Czyli nie postrzegajmy RT czy innych sieciowych portali, jak portal Sputnik, w kategoriach no, tym, co nazywamy, no nie wiem, dziennikarstwem czy czymkolwiek. To są pewne instytucje zbudowane przez państwo rosyjskie, przez Federację Rosyjską, które, no powiem, że wymianie myśli raczej nie służą, a mają zupełnie inne zadania. Więc to nie jest, to nie tak musimy to budować i nie w tym, nie, na pewno nie w tym standardzie, w jakim wschodni sąsiad nam oferuje tutaj takie pseudo dziennikarstwo. Dziękuję. Ja bym chciała tylko się zapytać, czy my w Polsce mamy takich ludzi, mamy patriotów, mamy ludzi, którzy walczą o tą Polskę prawdziwą, nie suwerenną. Byłam na przykład 5 miesięcy, prawie 6, za granicą i ambasada nigdy nie odpowiadała na telefony, nigdy nie było żadnych jakichś spotkań z Polonią, nigdy nie było żadnych jakichś no, wykładów na temat polskiej historii. W ogóle nie istnieliśmy w tym kraju. Jak ja mówiłam, że jestem z Polski, to mówili, a tak, z Holandii, bo Poland i Holand to jest to samo. Nie mamy personelu patriotycznego. To nie chodzi tylko o pieniądze, bo widziałam inne organizacje, patriotycznych ludzi, którzy kochają swój kraj, którzy wszystko dla niego poświęcą, a my nie. U nas są ludzie, którzy nie wiem, co robią, plus jeszcze wielka ilość Polonii, która poprzednio zasłużyła się systemowi komunistycznemu i dlatego jest za granicą. I nie mamy co liczyć. Musimy znaleźć w Polsce ludzi młodych, patriotów o charakterze, o kręgosłupie moralnym, to więcej ważne niż wielkie intelektualne osiągnięcia. I tego nie mamy. I nie mamy ludzi, którzy są naprawdę, chcą coś w Polsce, znaczy mało jest. A tutaj mówi się, ach, wszystko można mówić. Są ogromne grupy ludzi, gdzie kiedy się powie, że jest się zapisem, czy się jest supporterem PiSu, to patrzą na ciebie jak na wrogą owcę. Więc zastanówmy się, kim my jesteśmy. Czy tylko chcemy pieniędzy i być coraz bogatsi, czy chcemy też czegoś dobrego dla Polski. Pani rozwinęła naszą dyskusję, to tutaj trudno nam jest już coś dodać. No pewnie są talenty, tylko trzeba je znaleźć i to też jest praca. To niewątpliwie, no to na pewno w 40-milionowym kraju absolutnie nie ulega wątpliwości, że jest dużo talentów, trzeba je tylko pielęgnować talenty, znajdować i pielęgnować. I teraz jeżeli już o tym mówimy, no to trzeba się przypatrzeć na
sposób rozdzielania, nie rozdawania grantów, na przyznawanie nagród, na i tak dalej, i tak dalej. Od takiego bym powiedziała, no powiem Państwu coś, co mnie zszokowało, kiedy byłam w radio. Co zmieniłam na tamtym etapie, nie wiem jak jest teraz. Mianowicie, że radio organizowało koncerty. Organizowało i organizuje. I w pewnym momencie dowiedziałam się, co mnie zdziwiło, a wręcz zszokowało, że o ile wszystkie koncerty są nagrywane, to tylko niektóre archiwizowane. I wiecie Państwo, co to oznacza? I kto, zapytałam, a kto podejmuje decyzję, co zostanie dla przyszłych pokoleń, a co zniknie? Kto tę decyzję podejmuje? Okazuje się, że kilka osób, takich trochę samozwańczych, dlatego tylko, że są pracownikami radia. I to jest sposób, bym powiedziała, selekcji tego, co zostanie w historii kultury polskiej i w innych dziedzinach pewnie jest podobnie. W związku z czym tu trzeba pilnować takich, wydawałoby się, drobnych rzeczy. To trzeba odbudować. To szukanie talentów to nie jest kopanie w podziemiu. Tu trzeba doceniać tylko tych, którzy są, no i odpowiednio kierować ich talent, znaczy ułatwiać, sprawiać, żeby ich talent się rozwinął. Wiecie Państwo, poruszyliśmy temat nagrody Nike. I to jest temat niezwykle uwierający. Dlaczego? Dlatego, że tamto środowisko, nazwijmy je środowiskiem Adama Michnika, ale ono oczywiście jest szersze, ono zbudowało sobie całą infrastrukturę, mówiąc brzydko, do działania, do kształtowania umysłów i robi to nadal. Promuje autorów takich, jakich chce, nagłaśnia tytuły takie, jakie chce i rzeczywiście ma spore możliwości. I teraz, trudno jest mieć pretensje do Garbatego, że ma proste dzieci. Trzeba mieć pretensje do siebie, że nie stworzyło się alternatywy. Można było 5 lat temu zbudować Akademię Literatury Polskiej i przyznawać wielką nagrodę literatury, bo przecież od literatury wszystko się zaczyna. Od opowieści wszystko się zaczyna i tu się nic nie zmieni w kulturze. Zmienią się środki wyrazu, zmienią się środki narracji, zmienią się media, ale opowieść pozostanie jako podstawowa siła kultury. I nie budując opowieści, nie budując metody promocji tej opowieści przez media publiczne właśnie, czyli mając narzędzia, nie stworzono nic. Minęło 5 lat. Pytanie, czy w ciągu następnych lat, które jeszcze pozostały, uda się to zrobić, żeby taka nagroda przemawiała mocniej niż nagroda Nike. A jaka jest siła nagrody Nike, to nikogo nie muszę przekonywać, bo Państwo to widzicie. Tak, zgadzam się. Parę razy już dzisiaj padło o bezpieczeństwie narracyjnym, czyli o tym, co jest właśnie takie no, modne, tak jak mówię, no, często się zdarzają słowa, slogany, słowa, hasztagi, które przez jakiś czas funkcjonują. W tej chwili rzeczywiście bezpieczeństwo narracyjne jest ważne. Ono jest rzeczywiście trudne do zbudowania, ale na pewno należy tego szukać. Niektóre ośrodki próbują to robić, czyli budować nawet coś więcej niż bezpieczeństwo narracyjne, budować polską, narodową soft power, czyli taką miękką siłę, czyli elementy, w które wyposażona jest literatura, kino, edukacja, instytuty, imprezy, grupy rekonstrukcyjne, fundacje i tym podobne, która będzie pamiętała o tym, czy będzie odkrywała, może inaczej, odkrywała o tym, co w naszej kulturze było wielkie i wspaniałe. Mamy pewien problem, ponieważ uniwersytety są jednostkami autonomicznymi i mogą tworzyć, od wielu lat to robią, mają też nie tylko nowych, wyuczonych przez starych profesorów, ale mają też kadrę no, taką, jaką mają. Więc to, że literatura powstaje, jaka powstaje, no to jest, dotyczy tego, że no, trudno jest nam przeciwstawić, w tej chwili powołać
liczbę uniwersytetów, czyli szkół wyższych, no, nawet i zawodowych szkół wyższych, która byłaby w stanie no, przeciwstawić się tej sile, która jest i uczy tego, co uczy tak, na wielu uniwersytetach. Udało się to zrobić na Węgrzech, trochę dłużej niż my rządzą, czyli na uniwersytetach już nauka gender nie funkcjonuje, bo taką ustawę wprowadzono. No, jest to na pewno jakaś ścieżka do rozpatrzenia dla nas, no bo gender jest pewnym narzędziem do rozbijania narracji krajowej, patriotycznej, narodowej, jakkolwiek ją nazwiemy. Więc tutaj jest to trudne, ale na pewno tacy ludzie są. Oni też są znani, jak Państwo czytają i oglądają, czytają prawicowe wydawnictwa, oglądają, przeglądają witryny internetowe i sieć, bo też jest ważną rzeczą, o którym w ogóle żeśmy nie wspominali, ale o tym, że mamy do czynienia obecnie z taką tak zwaną narracją hybrydową. Ona się dzieje w tej sferze papierowej, ale ona się dzieje w infosferze, tej sferze wirtualnej. Młodzi ludzie całkowicie właściwie przechodzą, to jest 80-90% mówią nowe badania. Były robione takie badania, w których uczestniczyłem w prezentacji Młodzi Cyfrowi. Tam mamy do czynienia rzeczywiście nie tylko z taką fascynacją elektroniką i tekstem elektronicznym, ale z wielkimi uzależnieniami od tychże i pewnym pomysłem na to jest z kolei sięgnięcie do sportu, czyli przeciwstawianie aktywności fizycznej, po prostu czytaniu w internecie. Ale jest to na pewno dla nas wyzwanie, jak stworzyć treści w internecie, które młodzi ludzie momentalnie będą podchwytywali, jak one mają być atrakcyjne. Jedną z propozycji jest na pewno, są na pewno gry edukacyjne, ale też i gry komputerowe. Polska wielka firma, która tworzy teraz duży produkt gier komputerowych, zwany z angielska Cyberpunk, no, jest też pewnym elementem. Być może uda się też w jej produkcji wykorzystać pewne elementy polskie, żeby pokazać, że Polska w tym globalnym świecie istnieje, ale na pewno nie wolno nam zapomnieć o tych wielkich postaciach. No mamy w tym roku rok Jana Pawła II, świętego naszego, po prostu, no można powiedzieć, creme de la creme. No kogoś absolutnie w historii świata wybitnego i jednak dostrzeżonego. Może jest z mojego punktu widzenia, na pewno jest za mało o tym, ale niech Państwo odwiedzą, no COVID nam przeszkodził w tym, ale niech Państwo odwiedzą, bo jest na nowo otwarte Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, no to zobaczą Państwo, jak w nowej infrastrukturze takiej już bardzo nowoczesnej i wirtualnej i telewizyjnej i najróżniejszej, jak nowe muzea można tworzyć i tam jest no, na pewno narracja ta, z którą się Państwo, myślę, jak tutaj siedzimy, zgodzą, bo ona jest po prostu prawdziwa, oparta na faktach. Pamiętajmy też, że na całym świecie zmieniło się to bezpieczeństwo narracyjne. W latach 60. w Holandii powstała nowy styl, on się jakby w tym postmodernizmie rozwinął, krytyki źródeł czy krytyki historycznej i zamiast badać źródła tak, jak to się badało dawniej według nauk pomocniczych historii, rozpoczęto tak zwany narratywizm czy narratyzm, czyli rzecz nieważne, jak wyglądała prawda, ważne jest to, co pokolenie żyjące w czasie, które badamy, albo pokolenie następców tychże, czyli pokolenie dzieci, wnuków, co ono sądziło o tym czasie, które jest. No i to jest w sytuacji. Opinia zamiast faktów, metoda. Tak, czyli opinie zamiast faktów. I to jest jakby bardzo, bardzo powszechne. I te opinie są uznawane, jest też w Polsce kilku no, przeze mnie niecenionych historyków, który jakby najbardziej odwołuje się do tej metody i ona między innymi w tematach, które tu były poruszone, jak najbardziej jest aktualna, bo można napisać, że Polacy zamiast ratować, to mordowali. No i teraz pytanie jest, no spróbujmy to wszystko udowodnić. No nie ma danych, bo przecież nie ma faktów, bo przecież one zostały w dużym stopniu zniszczone. Ludzie zginęli, zmarli, więc też nie ma, no to sięgajmy do interpretacji tychże faktów, które i o wiele będzie prościej. No i ta narracja niestety na wielu uczelniach świata no, zdobywa sobie poklask. Ostatnie zdanie. Był taki bardzo znany, przetłumaczona książka na polski
amerykański i myśliciel, i politolog Alan Bloom się nazywał. On napisał książkę w latach 80. Closing of American Mind, czyli umysł zamknięty. Bardzo dobra. Nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale bardzo wiele z jego analizy się sprawdza. Dzisiaj została wydana w języku polskim przez wydawnictwo Zyski Spółka. Gorąco Państwa zachęcam. No, zobaczycie, że przewidział to, co się będzie w tej chwili działo. No ale mówię, no nie zasypujemy gruszek, działamy i proszę być optymizmu, czyli zakończmy optymizmem. To bym prosił prowadzących, żeby więcej optymizmu wlali w nasze serca, no bo w końcu jesteśmy narodem, który się podniósł, no proszę Państwa, no tak już mówiąc zupełnie szczerze, jak między przyjaciółmi, no podnieśliśmy się, no nie było nas, no i jesteśmy znowu i zwyciężamy. Dziękuję. To prawda, tak było. I no Witku, odpracuj krytycyzm. Optymistycznie mogę powiedzieć tyle. No póki żyjemy, zawsze możemy jakiś numer wyciąć. I pewnie wytniemy. Ja od tego zacząłem, że Polacy są ciężcy do rządzenia. Więc na pewno coś zrobimy, tylko nie wiem, czy w tym kostycznym układzie, czy może w innym. Czy może zaskoczy nas przyszły rok. No, rok temu, gdybyśmy tu siedzieli na wypełnionej szczelnie sali, jak to bywało, to nikt by nie uwierzył w to, że będziemy mieli oblig 30% wypełnienia i maseczek, prawda? Co będzie za rok, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I to jest optymistyczne. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję. Nie umiem tak na zawołanie mówić o optymizmie, ani o pesymizmie. Po prostu poddaliśmy rzeczywistość krytycznej analizie z nadzieją, że właśnie wyniknie z tego w przyszłości optymizm, żeby później, kiedyś być optymistycznym. Dzisiaj musimy również być, myśleć krytycznie. Nawet to nie jest krytyka, co mówiliśmy, taki krytycyzm, tylko krytyczne myślenie. I tak bym podsumowała naszą rozmowę. Dziękuję Państwu za wszystkie uwagi. Panie Pawle, Panu dziękuję bardzo za udział i za Pana bardzo ciekawe i no właśnie optymistyczne, może z bliższej perspektywy niż nasza, ocena tego, co udało się dokonać. I za to bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim Witoldowi, że zechciał i znalazł czas, żeby tutaj z nami być i rozmawiać. I do zobaczenia. Bardzo dziękujemy.